Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy z panią Marzeną Michałek i z panią Sylwią Kowalską. Pani Marzena Michałek jest kasjerką już od ponad 30 lat, a pani Sylwia pracuje około 5 lat. Zaczynała swoją pracę jako kasjer na stacji Warszawa Zachodnia, więc jest to też spory bagaż doświadczeń. Naszych internautów interesuje to, jaką drogę trzeba przejść, żeby zostać właśnie kasjerem biletowym. I tutaj z racji tego, że pani zaczynała dużo wcześniej, pani Marzena, niż pani Sylwia, to powiedzmy też o tym, jak to się zmieniło przez te wszystkie lata. Dzień dobry. Faktycznie, kiedy ja rozpoczynałam pracę na kolei, kurs trwał 6 miesięcy, a zakres wiedzy dotyczył nie tylko pracy w kasie, lecz wiedzy ogólnej o funkcjonowaniu całej kolei. A jak to wygląda teraz? Dzień dobry, Sylwia Kowalska z tej strony. Obecnie kurs trwa niecały miesiąc. Na tym kursie poznajemy tylko specyfikę dotyczącą pracy w kasach biletowych. Czyli jest to już taka wiedza, która nie dotyczy, powiedzmy, funkcjonowania sekcji eksploatacyjnych, ale jest to ten zasób wiedzy, który jest panią niezbędny do pracy na przykład nad taryfą kolejową, do tego, żeby sprzedać bilet nie tylko z taryfy Kolei Mazowieckich, ale też innych spółek, ale jest to już mniejszy zasób wiedzy. Tak, jest zdecydowanie mniejszy zasób wiedzy. Nikt nie wymaga już od kasjerów biletowych, żeby znali zakres wiedzy dotyczący funkcjonowania całej sieci kolei. Na szkoleniu uczą się wyłącznie zakresu dotyczącego taryfy i regulaminów obowiązujących we wszystkich spółkach kolejowych funkcjonujących w Polsce. Pan Hubert Babecki pisze do nas o tym, że od paru lat już w ogóle nie kupuje biletów w kasie biletowej. Czy panie odczuwają taki duch czasu, że faktycznie kasa biletowa jest pewnego rodzaju przeżytkiem i dzisiaj klienci korzystają już w zdecydowanej większości z biletomatów czy z zakupu biletu przez internet? Macie państwo podobną opinię jako kasjerzy, czy nie. To jednak jest nieprawda? I wcale nie uważam, że kasy są jak najbardziej potrzebne, ponieważ oczywiście są biletomaty, podróżni mogą kupywać bilety, ale jeżeli bilet wystawi czy zakupi niezgodny z zamówieniem lub prowadzi nie tą zniżkę, to i tak musi zgłosić się do kasy, aby ten bilet wymienić lub zasięgnąć informacji o odjeżdżającym pociągu lub o połączeniach. Więc uważam, że kasy były i powinny funkcjonować. Czy pani Sylwio, pani też tak uważa? Tak samo uważam. Internet nie jest w stanie zastąpić wiedzy, jaką posiadają kasjerzy biletowi. Pan Zbigniew pyta o to, jak kasjerzy radzą sobie z tak zwanymi roszczeniowymi, trudnymi klientami. To chyba jest takie dosyć istotne zagadnienie w pani pracy, no bo tych klientów trudnych, roszczeniowych pewnie jest sporo. W mojej pracy na 31-letniej oczywiście bardzo dużo takich podróżnych się trafiło. Ja w takim przypadku po prostu radzę sobie, no do każdego podróżnego podchodzę indywidualnie. Jeżeli widzę, że podróżny jest bardziej może zdenerwowany lub podminowany, staram się wysłuchać i wtedy dopiero staram się dokładnie dopytać, jakie informacje chcę zasięgnąć. Jeżeli wtedy podróżny już trochę, jego emocje opadają, wiem, o co mu chodzi, wtedy staram się udzielić taką informację. Czyli jest to potrzebny ten moment na oddech i wtedy możecie dalej rozmawiać. Tak, bo trzeba chwilę, aż podróżny trochę swoje te żale właśnie wykrzyczy i za chwilę emocje opadają. I wtedy można kontynuować swoją pracę, no i wiadomo, udzielić informacji. A pani Sylwia, ma pani jakąś swoją metodę? Czy tak jak mówi pani Marzena, że do każdego trzeba podejść indywidualnie w zależności od klienta no i też od sytuacji? Chyba nie ma innego wyjścia niż indywidualne podejście do każdego z podróżnych. Jest wielu trudnych klientów, ale jest też dużo bardzo sympatycznych klientów, dzięki którym się chce pracować. Teraz pytanie o zasób wiedzy. Tutaj pani Magdalena pyta, czy znają panie na pamięć wszystkie kody ofert?
I myślę, że to jest też takie pytanie ogólne dotyczące wiedzy, jak często trzeba gdzieś tam sięgnąć do swoich notatek, a ile już jest w głowie, kiedy się na co dzień z tym pracuje? Jak to u Pani wygląda, Pani Marzeno? U mnie już wiadomo, że jest większy okres czasu pracy, więc te wiadomości zasięgamy tak jakby tak po kolei. Najpierw wiadomo, że oferty pierwsze, które są zmiany, kiedy są zmiany, to następne też ten zasób wiedzy jest może dokładniejszy. No troszeczkę może inaczej jest z pracownikami, którzy może zaczynają. Jest może bardziej... Potrzebny czas na przyswojenie wiadomości. Pani Sylwio, Pani zaczynała od Warszawy Zachodniej. Skok na głęboką wodę, jak to było, kiedy klient podchodził i pytał o coś trudnego? To były notatki, czy jednak gdzieś tam dostawało w głowie? Na początku bez notatek nie dało się obejść. Trzeba było mieć cały czas pod ręką notatki, żeby w każdej chwili można było do nich zajrzeć. Jest to ogromna ilość kodów do zapamiętania, więc nie sposób w przeciągu tak krótkiego okresu, jakim jest kurs, zapamiętać to wszystko. Tak, każda spółka ma swoje oferty, zniżki, więc to są inne i trzeba naprawdę zasób wiedzy mieć ogromny. Pani Marzeno, Pani już ponad 30 lat, Pani Sylwia 5. Czy przez te lata zdarzyły się jakieś zabawne albo specyficzne sytuacje, które do dzisiaj Państwo Pani wspominają z takim uśmiechem i jak się przypomni, to gdzieś tam się człowiek w duchu śmieje, że coś takiego zabawnego się przydarzyło? Na początku mojej pracy zdarzyła się dość śmieszna sytuacja. W trakcie pełnionego przeze mnie dyżuru przyszedł podróżny, który powiedział, że kilka dni wcześniej zostawił w pociągu sztuczną szczękę. Na początku myślałam, że podróżny sobie żartuje, ale po dłuższej chwili zauważyłam, że ten podróżny mówi całkowicie poważnie. Podałam podróżnemu numer telefonu na kolejową infolinię. Czy wie Pani, jak się skończyła ta historia? Czy udało się odnaleźć tą nietypową zgubę? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Ale to jest też taka sytuacja, kiedy następuje moment próby, bo szczerze mówiąc, trudno się nie uśmiechnąć na taką prośbę, która pada znienacka i jest zupełnie nietypowa. Udało się Pani opanować tą reakcję właśnie, taką... No bo normalnie ludziom chce się śmiać w takiej sytuacji. Jak to było w Pani przypadku? Na początku chciało mi się śmiać, ale jak patrzyłam na tego podróżnego, przerażonego, to już mi nie było do śmiechu. Czyli prośba była całkowicie poważna. Ogólnie sytuacje z takimi rzeczami zgubionymi to są troszkę takie właśnie, może śmieszne, ale podróżni podchodzą do tego bardzo poważnie, więc my musimy też, możemy po prostu myśleć sobie, ach, bo tam zgubił rękawiczkę, czy zgubił szalik, czy tam czapkę, no takie rzeczy są zostawione, gubione. Dla nas no może taką rękawiczkę, ale czasami dla podróżnych to jest rzecz taka ważna. Więc my też staramy się podróżnemu pomóc, nieraz sami dzwonimy i jeżeli sami dzwonimy, no to wiemy, czy ta rzecz się odnalazła. Natomiast jak już zgłaszamy na infolinię, no to nie mamy wiadomości, czy taki podróżny odzyskał tą rzecz. Czasami po prostu przychodzą podróżni, dziękują, że wtedy odebrał, znalazła się rzecz, no to wiemy, że taką rzecz można było już odnaleźć. Taryfa kolei mazowieckich jest bardzo bogata, ale czy są jakieś bilety, które są szczególnie popularne wśród pasażerów? To w zależności też od dworca i stacji, na której sprzedaż jest biletów. U nas na takim dworcem, na przykład Warszawa Śródmieście, jest sprzedaż więcej biletów jednorazowych na pociągi osobowe podmiejskie. Natomiast dworce Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, więcej sprzedaż jest takich biletów na pociągi dalekobieżne. Mamy sporo pytań od internautów, między innymi od Pani Magdaleny, o to, czy praca kasjera jest pracą trudną. Jak Pani by oceniły to z perspektywy właśnie swojego stażu pracy? Czy ona może kiedyś była trudniejsza, a teraz jest łatwiejsza, a może jest odwrotnie? Właśnie jak to wygląda?
No, z perspektywy czasu uważam, że jest trudniejsza. Ale teraz podróżni są bardziej roszczeniowi niż wcześniej. Biorąc pod uwagę właśnie tych klientów, jak już Pani powiedziała, roszczeniowych, klientów trudnych, to pod tym względem jest to trudna praca. Obecnie kasjerzy biletowi muszą być trochę i psychologami. Jeśli widzą, że podróżny podchodzi zdenerwowany, to też kasjer musi w spokoju podejść do obsługi i tego podróżnego. Czyli kiedy Pani widzi takiego klienta, to już Pani z wyrazu twarzy próbuje odczytać, czy rozmowa będzie trochę emocjonująca, bardziej niż zwykle. I jak właśnie podejść do takiego klienta, żeby go już na wstępie nieco uspokoić i rozmawiać w takim normalnym, kulturalnym tonie. Tak, jak już on stoi w kolejce, to już po nim widać, czy on się denerwuje, że musi stać w tej kolejce, czy w spokoju podchodzi. I wtedy do takiego podróżnego można też trochę z uśmiechem, może troszkę co tam się wydarzyło, dlaczego, czy coś panu pomóc. Wtedy można troszeczkę od siebie więcej po prostu skierować do tego podróżnego, więcej może takich pytań, żeby ten podróżny zauważył, że interesujemy się po prostu jego sprawami. Że chcą pani pomóc. Czy że chcemy po prostu pomóc. A uśmiech pomaga w pracy? Tak. I jeszcze uwaga od pana Łukasza. Pan Łukasz pisze tak. Zawsze darzył sympatią kasjerki. Uważam, że mają bardzo ciężką pracę z użeraniem się z niektórymi pasażerami i ich rozżaleniem. Nie wyobrażam sobie, że nie ma kasjerek, dlatego walczył o przetrwanie kas biletowych na Pomorzu, bo marszałek planuje je pozamykać, twierdząc, że są nieopłacalne. Woli postawić automat. Drogie koleje mazowieckie. Nie planujcie proszę likwidacji kas biletowych. Automat informacji osobom starszym nie udzieli. O właśnie, tu mamy cenną uwagę o osobach starszych. I dalej, trzymajcie też kciuki, abym wywalczył o uratowanie kas biletowych na Pomorzu. U Was też bardzo lubię kupować bilety, a w szczególności na stacji w Siedlcach. Tam już niektóre panie znają mnie na pamięć. Jestem bardzo dumny, że jestem zawsze tam mile widziany w innym województwie. I co Pani odczuwają, jak słyszycie takie słowa właśnie? To nam tak aż miło na sercu. Oczywiście wszędzie mamy takich podróżnych, którzy wiadomo, że jak już częściej zakupują bilety, to też staramy się, jeszcze podróżny nie podejdzie do okienka, bilet już ma wystawiony. Także chyba wszędzie, na każdej stacji tak jest i każda tam kasjerka ma swojego może ulubionego podróżnego. Czyli zdarzają się ci, którzy przychodzą zawsze do Pani, już ich poznajecie? Tak, my też poznajemy, ale bardziej podróżni nas. Jesteśmy na przykład na peronie, czy w innym nawet miejscu. Taki podróżny podchodzi, dzień dobry nam mówi i tam, a to Pani tu pracuje, tu tego i zapyta też jeszcze jakąś informację, to od razu nas zapyta, także podróżni też nas zauważają i starają się nam też podziękować za naszą pracę. A zdarza się tak, że podróżny już traktuje Pani może nie jak znajome, ale kogoś, kogo już znają i z kim na przykład chcieliby wymienić poglądy na zupełnie inną sytuację niż sprzedaż biletu. Na przykład zaczynają jakąś rozmowę zupełnie niezwiązaną z biletem. Tak, ja miałam takiego podróżnego, z którym przy pierwszym zakupie biletu starałam mu się pomóc, ukierunkować, więc następnym razem jak przychodził, to już machał z daleka i mówił, że jego koleżanka. Przyprowadzał swoich znajomych i też wskazywał na mnie i o, koleżanka zawsze macha i to moja koleżanka. Czyli to była też dla niego ta pani w kasie, która tak, zawsze pomoże tak. I wesprze w jakimś oczywiście zakupie czy trudnej sytuacji. Tak, i to takie miłe było, bo zawsze właśnie też przyprowadzał znajomych, przychodzili, wchodził na poczekalnię i o koleżanka. I tam wszyscy też machali, których znałam i nie znałam, to więc trzeba było pomachać. No bo takie ogólnie to przyjemne. Dziękuję Paniom serdecznie za rozmowę i życzę samych uprzejmych, nieroszczeniowych klientów. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.